Dobry wieczór Państwu. Chciałem pokazać pewne doświadczenie, o które prosił mnie swego czasu Rafał Orłowski. Chodzi o pozyskanie wodoru. Proszę Państwa, sytuacja wygląda w ten sposób. Ponoć mamy masę fotowoltaiki i masę energii niewykorzystanej. No, bo sam wiem, jak to czasami wygląda z tymi falownikami wyłączającymi się bez poboru prądu. Więc po prostu pomyślałem sobie, że może warto upublicznić takie tematy. W końcu to są tematy tak proste, że to są tematy ze szkoły podstawowej tak naprawdę. Aczkolwiek nie wiem, czy dzisiaj szkoła czegokolwiek uczy, no. Ale pomyślałem, że może rekwizyty jakieś trzeba pokazać, coś gdzieś. Może do kogoś obchodzi, może do kogoś nie obchodzi, sam nie wiem. W każdym razie, co my tu mamy? Mamy tutaj akumulator z podłączonymi drutami miedzianymi. I mamy tutaj misę z wodą. Zwykła woda do picia z tego. Może być mineralna, może być z kranu, ja mam z kranu. Normalna woda. Mamy taką normalną wodę, to mamy tutaj sól. Jaką sól? Bierzemy sobie, sypiemy trochę tej soli do tej wody. Co by była słona? I robimy sobie wodę morską. Jak sobie tą wodę morską zrobimy, żeby się to dobrze nam rozcieńczyło, zrobiło. Proszę Państwa, mam nadzieję, że ktoś to podeśle Rafałowi Orłowskiemu, bo prosił mnie o to, że jak tu wytworzyć wodór. No, wodór jest akurat takim paliwem, który jest dość problematycznym ze względu na jego przechowywanie, przenikanie przez zbiorniki, przez dyfuzję, przez inne rzeczy. To są tematy dość znane, tylko że ja na przykład uważam, że dość dużą rolą w pewnych kwestiach decydują ładunki elektryczne. No w ogóle jakby ktoś pytał, to jest lampa naftowa. Może się przydać, nie wiadomo co będzie. Ja po prostu chciałem, żeby było mi trochę jaśniej, bo nie mam dobrego światła. Ale mam nadzieję, że przy lampie naftowej to jakoś wyjdzie. Tylko mi tu jest szklaneczka pusta. I mam też palnik, żeby po prostu coś pokazać. Mam nadzieję, że nie wybuchnę, no. Bo robię coś, co de facto trzeba robić ostrożnie, żeby zwarcia nie zrobić, bo to nie o to chodzi, tak? Mamy jedną elektrodę, która tutaj jest minusem, a tutaj jest plusem, tak? Jeżeli my w tym momencie zrobimy dysocjację tego wszystkiego, to nie wiem, czy widać, że mi tam wszystko tutaj wydobywa się gaz. To jest wodór, który się unosi do góry. Ja go mogę pozyskać też w taki sposób, żeby tutaj sobie nie zrobić kuku z tym wszystkim, bo w końcu może być różnie. Trzeba uważać, bo ze zwarciem akumulatora nie ma żartów. Ja biorę taką szklankę, wkładam ją, napełniam ją wodą całkowicie, aby sobie do niej złapać ten wodór. I ten wodór mi się tutaj wydzieli w szklance i zacznie wypierać wodę, no bo wiadomo, że gaz będzie wypierał wodę. I w tym momencie sobie zbierzemy do szklanki cały ten wodór, który się stąd wydostaje. On tu pięknie idzie, naparza nam. Każdy może zrobić takie doświadczenie. Tutaj nic nie kopię, bo to jest po prostu tylko 12 V. No i już tutaj w szklance mam wodór. Tutaj już się pojawił wodór.
To jest zwykłe po prostu rozdzielenie się na elektrodach. Na jednej elektrodzie się nam odkłada chlorek miedzi, a na drugim się wytwarza wodór. Na elektrodzie ujemnej nam pójdzie wodór, bo jest dodatnio naładowany. To jest to, co ja też mówiłem w związku z tym, czym są kwasy i zasady. Czasami ktoś pyta, jak to jest z tym nowotworem moim, co nie? Bo powiedziałem, że ja sobie swoje zrobiłem i uważam, że to jednak jest też kwestia ładunków. Jeżeli my mamy kwaśne środowisko, mamy zbyt dużo jonów H+, jeżeli wprowadzimy zasadowe jony OH-, to one w połączeniu z H+, tworzą nam wodę i nam zmieni środowisko się na obojętne. Dlatego można sobie w tym momencie w bardzo prosty sposób też odkwasić organizm. Po co ja zbieram ten wodór? Bo chcę, żeby usłyszeć suchy strzał. Bo jeżeli ja zrobię tak, że trochę tego wodoru sobie nazbieram, to duża ilość nie zrobi mi krzywdy, znaczy taka nieduża ilość w szklance nie zrobi mi krzywdy. No bo wiadomo, że z tym wodorem jest tak, że jakby nie daj Boże pierdyknęło, tak kiedyś się sztachnąłem wodorem w pracowni chemicznej, to myślałem, że im płuca wyrwie, jak dmuchnąłem w palnik. Dobrze, że żyję. Więc po prostu no, pewne doświadczenia się ma i one są. I tego mi nikt nie zabierze. Jak to się mówi, życie jest podobno niebezpieczne. Zwłaszcza dzisiaj, jak się słyszy o tych różnych, co to teraz jest? Centaury, tak? Centaury będą nas mordować. No i mamy tutaj ten wodór. No i teraz dobrze byłoby go jakoś tutaj podpalić. Delikatnie. Zastanawiam się, jak to wam pokazać. O! Pyknęło. Po prostu ten strzał to była właśnie reakcja wodoru z tlenem. Nastąpiło strzelenie, a sobie to wolę rozkręcić, bo ja wystarczająco chyba dużo pokazałem. W każdym razie, Rafcio, wiesz, jak to wszystko wygląda, prąd stały, dwie elektrody i czerpiemy sobie wodór, ile chcemy. To jest, można powiedzieć, paliwo przyszłości, ze względu na to, że tutaj reakcją spalania jest tylko i wyłącznie, proszę Państwa, woda. H+O2. To są pewne problemy z tym, żeby to wszystko technologicznie zrobić, ale z drugiej zaś strony, no, technologie już poszły do przodu. Jak widać, poszły tak do przodu, że nam powiedziano, że mamy gazy zakładać, bo gaz jest najzdrowszy. A ja wam powiem, że to, co kiedyś pokazywałem, że mamy jako Polacy specjalny środek. Myślę, że na jesieni się każdemu przyda, kto pali. Kto ma jeszcze kopciucha, piec, albo w ogóle pali ekogroszkiem, lub w ogóle potrzebuje paliw stałych, bo co to robi? Ten proszek powoduje to, że w komorze spalania po pierwsze podnosi się temperatura. Po drugie powoduje to, że immobilizują się różnego rodzaju pierwiastki, które nam szkodzą. I my musimy sobie z tymi pierwiastkami walczyć, żeby przez komin wyszło nam co? Dwutlenek węgla i woda. Bo to jest produkt spalania węglowodorów i w ogóle węgla. Co tutaj można więcej powiedzieć? No, ja się zastanawiam. Może przekieruję was do... Poszukajcie sobie profil Bogdana Gizdonia. Tam jest ten jego oko PZN.
Boże. Ja już po prostu, za długa jest ta nazwa. Chodzi o ochronę naszych surowców, które są w naszej ziemi, naszych skarbów Polski. Chodzi o kopalnię Krupiński, chodzi o w ogóle o przemysł cały wydobywczy. Oni tam chodzili koło Kukiza, koło Brauna, koło tych wszystkich ignorantów, w ogóle ludzi, którzy tylko dla kariery robią różnego rodzaju rzeczy. Oni się sprzedadzą każdemu, kto im coś da do kieszeni. A ludzi, którzy po prostu mają jakąkolwiek wiedzę, się traktuje jako wrogów systemu ze względu na to, że no po prostu coś potrafią. Dlatego trzeba ich gnoić. Ja po prostu dzisiaj, może mnie tak natchnęło, żeby dzisiaj to akurat zrobić, pokazać to wszystko, o co tu chodzi. Mamy też, może skończę z tym Bogdanem. Pan Bogdan naprawdę się poświęcał czas swój, poświęcał swoją energię. Tam jest jeszcze masę innych osób, które są w tym wszystkim. Pan Tytko, pan, no, cała reszta. No. Ja, że tak powiem, w związku z tym, że jestem trochę w odległości, bo oni są na Śląsku, ja jestem pod Krakowem, no to cóż ja mogę? Ja mogę tylko tutaj powiedzieć ludziom niektórym, o co chodzi, jak to wszystko funkcjonuje, co trzeba robić, jak sobie zrobić górne spalanie i tak dalej, żeby to miało ręce i nogi i żebyśmy po prostu zdrowiej żyli. Na przykład, tutaj pozdrawiam pana z Pokocimia. Ja dla niego trzymam dalej to. Fakt jest faktem, daję mu próbkę, żeby sobie spróbował. To jest coś, co nam robi detoksykację gleby, nawet z tego całego glifosatu i innych środków uprawy, czy tam ochrony roślin. To powoduje naprawdę wzrost niesamowity roślin i działa to bardzo dobrze na rośliny. To jest środek, który się nazywa Huminpol. Tutaj też są wszystkie rzeczy niezbędne do tego, żeby po prostu ładunkowo, na poziomie ładunków energetycznych, korzenie roślin mogły lepiej sobie pobierać rzeczy z gleby, czy to, co my podamy, czyli obornik, czy jakieś inne nawet no, nawozy, tak? Wszystko jest kwestią jakiejś wiedzy, ale wiedza ta, której nie ma w telewizji, to nie jest wiedza, to jest szamanizm, prawda? Więc dlatego ja po prostu uważam, że ten szamanizm nie będzie tutaj dla mnie i dla tych osób, które chcą ze mną rozmawiać, które chcą, nawet te moje przeciwciała, ja porozsyłałem już trochę, dzięki za zainteresowanie, dzięki za rozsyłanie tych wszystkich przeciwciał rymowanych, bo to przecież po przyjmować tego tak, o, bez, no w ogóle niedziałanie w sprawie różnych niegodziwości powoduje jeszcze większą niegodziwość. Takie jest moje zdanie i taka jest moja opinia, więc dlatego można powiedzieć tak w sercu, w duchu czuję taką potrzebę, żeby coś powiedzieć, żeby coś skomentować, coś, co jest dla mnie i myślę dla wszystkich ludzi dobrej woli nie jest obojętne. Chciałem powiedzieć, że właśnie dzisiaj, może jeszcze jutro będę, ale blokuję Facebook. Nie będzie mnie przez tydzień, albo może trochę dłużej nawet. Po prostu jak oni mnie blokują na miesiąc, to mnie nie będzie przez tydzień. Chcę, żeby po prostu no sobie odpocząć też od tego wszystkiego, co mnie otacza. Jeżeli chodzi o osoby, które są zainteresowane tym środkiem, to podaję kod SM32300. Delwitę możecie sobie nabyć z Królewskich Ogrodów, z Krakowa. Taka strona z koroną, żeby była jasność. Wiadomo, mamy swoich dystrybutorów, ale na stronie mamy ten kod i to wszystko działa. I żeby się ludzie interesowali tymi produktami, bo naprawdę to co robią Królewskie Ogrody, to jest coś niedocenionego właściwie, ale to wszystko może przyjść z czasem, żeby to ludzie zrozumieli. Jeszcze chciałem powiedzieć, że mam
coś takiego, chcę komuś to sprezentować, bo myślę, że może będzie zainteresowany. Nie wiem, coś takiego dostał ode mnie Adolf Hudliński. To jest jeden z tych zegarków takich, które sobie kiedyś tam zrobiłem. To jest drugi, on wskazówek nie ma, ale gdzieś się tam zapodziały schowałem. To są takie moje, dla mojej potrzeby, że czas przychodzi na Słowian, na tych wszystkich nas, którzy powinniśmy się, albo inaczej, powinniśmy zakopać wszelkiego rodzaju niepotrzebne podziały, które się wytworzyły. Może to jeszcze trochę za wcześnie, może jeszcze muszą odejść niektórzy, może jeszcze coś się musi podziać. Sam nie wiem. Proszę Państwa, nawet może powinienem spytać, czy w ogóle mnie słychać, ale chyba mnie słychać, bo nikt nie pisze, że mnie nie słychać. Zastanawiałem się, czy mam coś zagrać na gitarze jeszcze na koniec. Bo mnie tak wzięło. A może zagram. Sam nie wiem. Ja nie umiem grać tak naprawdę, ale coś tam umiem, no. Coś tam próbuję czasami. Na człowieka z popielnika iskiereczka mruga. Choć opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa. Były sobie raz na świecie potężne pandemie. Wejdź człowieku, opamiętaj i zejdź nam na ziemię. Proszę Państwa, tak się zastanawiam, ile jeszcze może tego wszystkiego być. Ile jeszcze to wszystko potrwa, żeby to wszystko jakoś przeszło i przeleciało, bo nic nie może przecież wiecznie trwać, prawda? Jeszcze miałem taką jedną zwrotkę, tylko że widzicie, no już chyba umysł nie ten. Weź pamiętaj. Otwórz w sobie, tu człowieku, ducha i też serca, bycie jeszcze, bycie dalej znów nie dzielił globalny morderca. A dla tych, którzy tak się strasznie boją, poszli, i dla tych, których już nie ma, bo nagle odeszli, to pasuje im takie coś zadedykować. Myślę, że to wystarczy, bo cóż, czasami człowiek nie wie, co może jeszcze więcej zrobić. Więc na koniec powiem tak, ściskam Was wszystkich bez dystansu,
wszystkich tych, którzy szukają prawdy i szukają, rzeczywiście sprawdzając to wszystko. Przecież mnie można sprawdzić. Zrobić sobie tak samo wodę morską w domu, włożyć dwa ogniwa, nawet bateria 4,5-woltowa wystarczy. Ja nie miałem, więc wziąłem trochę większą. I też Wam pokażę to doświadczenie, jak uzyskać wodór. O doświadczeniu z dwutlenkiem węgla, no można powiedzieć, że jeden człowiek do mnie zadzwonił i mówi, że nawet nie wiedział, że jest tak oszukiwany. Więc myślę, że to może warto pokazywać te wszystkie rzeczy. Przecież Wy możecie to zweryfikować, czy ja jestem wiarygodny. Ja nie muszę tutaj niczego udowadniać tak naprawdę. To są rzeczy proste. Jak to, że jak spuszczę te nożyczki na dole, to siła przyciągania je przyciągnie. Ale ludzie po prostu jakby zapomnieli, kim są, po co żyją, po co robią pewne rzeczy. Jest tyle zawiści, różnego rodzaju niepotrzebnych rzeczy, że trudno. Ja w każdym razie powiem Wam jedno. Wszystko zostało zrobione przez ten rząd, żeby zastosować dekret Władysława Raczkiewicza. Wszystko. Był jedyny Polak, który zrobił tym dekretem porządek i na tym jest dobry fundament, żeby cokolwiek działać. Wszystko, co było potem, jest jednym wielką obłudą, jednym wielkim oszustwem działania agentur, wpływów i wszystkiego, co jest niedobre. Dlatego jesteśmy wszyscy ogłupiani. Mamy fałszywe autorytety i niestety dzieją się takie rzeczy, jakie się dzieją. Jest to czasami bardzo bolesne, ale z drugiej zaś strony, tak, jedna znajoma mówi, trzeba patrzeć siebie i tego, co jest tak naprawdę w sobie. Nie patrzeć na, nie oglądać się na innych, na tych, którzy idą na kolanach i po prostu są wystraszeni wszystkiego, co im powie medialny potwór. Ja swoje też przeżyłem, jak 12 samochodów przyjechało ABW tutaj do mnie. I co? Może teraz przyjadą jeszcze raz, żeby wodór produkuje. Nic to. Mam nadzieję, że odpocznę przez ten tydzień. A może dłużej, sam nie wiem. Bo przecież Facebook jest tylko i wyłącznie potrzebną rzeczą do badania świadomości ludzkiej. Jak oni widzą, ile jest kretynów, to niestety robią dalej swoje, wymyślając, jak dzisiaj zobaczyłem jakiegoś centaura, w ogóle już szkoda słów i co to będzie znowu nowego wymyślonego. Była modna przez 2 lata kula z cyckami, cyckowe straszidlo, jak ja to mówię po czesku. I było jak było. Ja po prostu nie zapłaciłem żadnego mandatu, nie nosiłem tej szmaty na twarzy, bo wiem, że to jest niezdrowe. A moją przepustką było to, że udawałem wariata jako recytoman, ponieważ rymuje mi się ostatnio bardzo fajnie po tych wszystkich wariackich rzeczach. I wierszyk, noś maskę, goju, byś żył w spokoju, nic ci nie grozi, żadne przypadki. Poczuj się w masce jak w łonie matki. Nikt ci nie powie, że oddech w szmacie zamienia płuca w cuchnące gacie. Po jakimś czasie poczujesz goju, że twoje płuca to kupa gnoju. Ten wierszyk dawał mi przepustkę na wszystko. Bo ludzie, którzy obserwowali mnie i patrzyli dookoła, jakoś tak woleli niezręczną ciszę niż atakowali mnie dalej. Więc dziękuję Wam wszystkim za uwagę. SMS-y, jakieś maile, jak najbardziej będę odbierał gdzieś tam. W każdym razie na pewno nie będę nic wysyłał, ani nic, no bo na razie nie mam dostępu do tego. To wszystko macie na stronie Królewskich Ogrodach. Ja to, czy kupicie to u mnie, czy u Królewskich Ogrodów, to jest właściwie jeden pies. Ja wolę mieć relacje faktem z ludźmi, którzy do mnie dzwonią, którzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami, co się u nich dzieje w organizmie, bo ja wiem, co się u mnie podziało i się cieszę, że u innych działa podobnie. Więc dziękuję za uwagę. Udanej niedzieli. Aż dziwne, że Was tyle jest o tej porze, ale dobra.
Śpiewak ze mnie żaden, ale jakoś coś tam sobie porzępolę, żeby się trochę też odstresować, bo to też jest człowiekowi potrzebne. Dobra, trzymajcie się, bądźcie zdrowi, udanej niedzieli i oby się darzyło nam.